Dom urodzenia Fryderyka Chopina i Park w Żelazowej Woli jest miejscem, w którym odbywa się szereg wydarzeń edukacyjnych, przeznaczonych zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, mających na celu popularyzowanie wiedzy na temat twórczości kompozytora, a także dzieł mistrzów sztuki kompozytorskiej i pianistycznej, prezentowanych w kontekście twórczości Fryderyka Chopina. Podczas oprowadzania po ekspozycji stałej domu urodzenia Fryderyka Chopina podejmowane są m.in. wątki relacji Chopinów z rodziną Skarbków, właścicieli posiadłości w Żelazowej Woli, a także historia powstania muzeum. Wystawy czasowe dopełniają treści ekspozycji stałej. Spotkaniom z muzyką na żywo, takim jak salon muzyczny, urodziny kompozytora czy wielki romantyzm, towarzyszą komentarze muzykologów na temat dorobku Fryderyka Chopina i innych twórców oraz aktorskie interpretacje tekstów literatury współczesnej kompozytorowi. Seminaria, wykłady, dyskusje związane z treściami ekspozycji stałej i ekspozycji czasowych poszerzają kontekst podejmowanych na wystawach zagadnień i są okazją do spotkań z wybitnymi przedstawicielami wielu dyscyplin nauki i znakomitymi artystami. Mała Akademia Chopinowska dla dzieci w wieku od 3 do 10 lat to cykl zintegrowanych zajęć muzyczno-plastycznych skupionych wokół fortepianu i twórczości Fryderyka Chopina oraz innych kompozytorów. Warsztaty stanowią natchnienie do indywidualnych poszukiwań i odkrywania własnych talentów. Otaczający dom urodzenia Fryderyka Chopina Park Pomnik, poświęcony pamięci kompozytora, jest jednym z najciekawszych założeń ogrodowych zrealizowanych w dwudziestoleciu międzywojennym. Stanowi on inspirację dla edukacyjnych zajęć przyrodniczych, takich jak klub przyrodnika dla dzieci i spacer przyrodniczy dla dorosłych i młodzieży. Zapraszamy do udziału w twórczych działaniach edukacyjnych, których atrakcyjna forma pozwoli na zapoznanie się z dziełami kompozytora i kulturą muzyczną XIX wieku w miejscu urodzenia Fryderyka Chopina.